Cześć, witajcie na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie rolatki z tortilli. Do tego będziemy potrzebować paprykę czerwoną i żółtą, łosoś wędzony, plastrach ja mam, plastry szynki, rzodkiewkę, szczypiorek, serek. Ja mam akurat ze szczypiorkiem i cebulką, ale kto jak woli może wziąć sobie jaki uważa. Sałatę, plastki tortilli, no i tacę, żeby to położyć. To zabieramy się do pracy. Wyciągamy sobie najpierw tortillę. Otwieramy serek. I smarujemy nim placek. Kładziemy sobie na to sałatę. Paprykę. Plastry łososia. Ja sobie dorzucę jeszcze rzodkiewkę. I trochę szczypiorku. I wszystko razem zawijamy. I odkładamy na chwilę, zaraz możemy zacząć kroić. Następną zrobimy z szynką. Tak samo smarujemy serek. Kładziemy sałatę, paprykę, plastry szynki, do tego rzodkiewkę oraz szczypiorek i zawijamy. I odstawiamy. Tortillę mamy już zawiniętą, teraz ją sobie pokroimy. Będę kroiła ją na wskos. Oczywiście końcówki zawsze będą się rozpadać. I kroimy drugą. I tak oto zawinięte rolatki nam się prezentują. Myślę, że na imprezie zachwycą gości. Jeżeli mój filmik Wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco. Pa!